Działa. Ok, więc zrobiłam sobie kawę. Tak zaczyna mój dzień, jest godzina 9. Dzisiaj co mam na moim, że tak powiem, kalendarzu? Dzisiaj muszę przygotować wszystkie materiały na open house, czyli na otwarcie domu w niedzielę, na dwa open house'y. Będę tutaj dużo używała angielskich zwrotów, czyli pokazanie domów w niedzielę, nie wiem jak to nawet mam przetłumaczyć. To jest nasz listing, to jest 60 Pineapple Street, to jest za 1 375 000. Pokażę Wam go w niedzielę, a tutaj mamy drugi za 725 000. To jest w okolicy NoHo na Manhattanie, też bardzo fajne mieszkanie. Także muszę zmienić godziny, bo widzicie, mi się pomyliło, a muszę po prostu przygotować materiały do niedzieli, po prostu przygotować się na niedzielę. Tutaj też zrobiłam taką, wybaczcie moje okropne pazury, ale muszę coś z nimi zrobić, nie miałam nawet czasu. Tutaj zrobiłam taką książeczkę grubą, to nie będą takie jakby, bo normalnie jak się przychodzi na open house, to dostaje się od brokera, który ma ten listing, jakiekolwiek informacje na temat posiadłości. To było zrobione przeze mnie, natomiast słuchajcie moi drodzy, to logo to było zrobione też przeze mnie. Mój szef mnie po prostu ubóstwia za to logo, bo on takie logo chciał, także może się Wam nie podobać, ale jeżeli Wam się to logo nie podoba, to jest ok, mnie się też to logo za bardzo nie podoba, natomiast się nie wtrącam, ja się tylko uczę i słucham, dlatego że właśnie wczoraj również mieliśmy bardzo taki ważny temat na temat postcards, czyli na temat kartek, które się wysyła tutaj w Nowym Jorku do drzwi, reklamuje się posiadłość. I ten pan obok, który również pracuje dla telewizji Fox News TV, nie wiem, Fox News, ktoś z Was kojarzy, robił takie kartki, zawsze robi postcards, czyli kartki takie pocztowe kartki. Na przykład jego rodzina miała w Nowym Jorku aptekę i ta apteka się nazywała Taubes Pharmacy. I ta apteka była, to była pierwsza apteka tutaj w ogóle gdzieś, nie wiem, muszę zrobić na ten temat research, ale to były kartki pokazane jego apteka, jego rodziny apteka, WS, czyli tak jak wygląda Nowy Jork teraz, czyli wyobraźcie sobie taka stara apteka na Manhattanie i ten sam jakby XX lat później to samo miejsce, jak wygląda, po prostu jest niesamowita różnica i takie właśnie kartki pocztowe wychodzą od nas z teamu, a nie takie zwykłe kartki pocztowe, że na przykład oni absolutnie się nie zgadzają na jakiegoś, jak mój poprzedni broker robił kartkę pocztową, to on stał naprzeciwko budynku. I albo na przykład, on powiedział, absolutnie czegoś takiego nie można wysyłać do ludzi, bo to jest po prostu totalne nic, czyli jednym słowem ludzie to wyrzucą. To nie jest nic ciekawego, co przykuje uwagę, a takie właśnie kartki, gdzie jest na przykład starodawna apteka i pokazane jest miejsce, to jest właśnie coś takiego, co ludzi przykuje uwagę. Także mam dwóch takich mocnych ludzi, którzy pracowali w marketingu, a jak wiemy, nieruchomości to jest marketing, jak wiemy, to jest reklama. I tutaj się trzeba po prostu rozreklamować, także oni mnie uczą marketingu. No i dzisiaj mam dodatkowo, właśnie dalej tutaj pracuję nad projektem drukowania tych kartek, dla tych dwóch posiadłości. I najgorsze jest właśnie ucinanie tych kartek, także dzisiaj będę walczyła z ucinaniem tych kartek. Teraz tutaj właśnie cały czas pracuję nad moim kalendarzem i to wygląda mniej więcej tak, że dzisiaj mam trening o godzinie 10. Czyli za 40 minut, w tym czasie będę pracowała nad moimi projektami. W zasadzie dzisiaj nic nie mam już tutaj na kalendarzu, cały czas pracuję nad moim kalendarzem. I na przykład jutro jeszcze wracam do pracy na Greenpoint. I tutaj również muszę iść na Greenpoint do Polish and Slavic Bank. Także pracuję cały czas nad moim kalendarzem, żeby być jak najbardziej zorganizowaną. No ale to jest po prostu kwestia jeszcze tygodnia, dwóch, aż tak do końca się zorganizuję. Pierwsze co to będę teraz odpisywać na wszystkie maile do 10, mniej więcej organizować, potwierdzać. O 10 mam trening i będę pracowała nad moimi tymi pracami artystycznymi, design tak zwany. Większość tej pracy to będzie właśnie taki design
i zajmowanie się też prosperowaniem, generowaniem mojego własnego biznesu, także to będzie jakby pomoc dla teamu. W przyszłym tygodniu muszę pracować nad newsletter, również będę pracowała nad swoją stroną internetową, także dzisiaj też jest piątek, więc będę starała się zorganizować na cały przyszły tydzień, podsumować ten tydzień i dać sobie jakby szansę organizacji i taski na przyszły tydzień. Tutaj mam pełen papierów, tutaj muszę wrzucić 3 kartki i muszę lecieć i wydrukować szybko i znowu wrócić. Jezus, powiem Wam, że muszę nagrywać ten trening, bo nie mogę się w ogóle skupić i muszę go powtórzyć znowu w sobotę, bo to jest trening, dzisiaj mam właśnie trening na temat zajmowania się kupującymi osobami, które chcą wynająć mieszkania w Nowym Jorku, nie tylko, i po prostu nie mogę się skupić, tu ludzie piszą, tu to, za co się dzieje. Ja Wam pokazać mój outfit of the day, jak to się mówi, buty Vince Camuto, spódnica z Vintage Store. To jest ze sklepu Beacon na Greenpointcie, Vintage Store, prawdziwa skóra. Do tego bluzka też z Vintage Store, to jest marynarka H&M. Through the application, when you forward it to a client, lunch ze sklepu, zupa ze sklepu Trader Joe's. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy w Ameryce Trader Joe's. Jutro będę na Greenpointcie, więc będę jadła coś polskiego. Właśnie to są moje projekty, które wydrukowałam. Bardzo ładnie to wyszło na takim grubym papierze i teraz muszę to wszystko poobcinać. I słuchajcie, to będzie najgorsze. To będzie najgorsze, żeby to obciąć, tak, znaczy żeby to po prostu pociąć na równo, także muszę się teraz skupić. Słuchajcie, to obcinanie tego, to jest trudne, bo to, no niestety, no wygląda to jak wygląda, no mój szef to mnie chyba zabije w niedzielę, ale nic, ważne, że się staramy, ważne, że wpadliśmy na jakiś ciekawszy pomysł. Oj, nie wiem. To już mi się o wiele lepiej obcięło. Dzisiaj się właśnie tak przechodziłam i zobaczyłam niechcąco piekarnię. I to jest piekarnia japońska. Wow, wow, wow! Uwielbiam! Po prostu kto z Was uwielbia japońskie rzeczy? Nigdy nie jadłam nic słodkiego japońskiego. To może być właśnie fajne coś na prezent. Ale mega! Super, to jest po prostu super prezent, super rzecz na prezent. Japońskie słodycze, to może być mega ciekawe. Czy powinnam wchodzić do tego sklepu, ale powiem Wam, że na pewno jak będę w planie miała komuś kupić coś słodkiego z Japonii, coś słodkiego japońskiego, to na pewno Was tutaj zabiorę. Okej, okay, to by było na tyle. Napiję się jeszcze trochę kombuczy. Dobra, ale pyszna. Wzięłam korka. To szkoda mi, bo nie chcę, nie, dobra, nie będę wyrzucać, bo szkoda wyrzucać, a nie mam korka. W każdym razie pakuję się i idę do domu. Skończyłam ten dzień. Wszystko już sobie załatwiłam. Dzisiaj mi właśnie przyszedł strój na siłownię, bo tutaj na dole mam siłownię. Dzisiaj cały tydzień nie byłam na siłowni tutaj. No ale trudno się mówi, idzie się dalej. No. Także niestety. Ojka. No ale nic, taki. To by chyba było na tyle. Nie będę już Wam tutaj, nie będę Was zanudzać.
Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym vlogu Open House w niedzielę i to jest mieszkanie za 775 tysięcy w NoHo, dokładnie przy 88 Blicker Street. Tutaj mamy pokój, widzicie piękny widok z okna. Mamy tutaj living room, pokój, sypialnia, łazienka. I tutaj mamy kuchnię i również przedpokój. Tutaj mam przygotowane właśnie, tutaj klienci się nam zapisują, którzy byli oglądać mieszkanie. Dodatkowo mam polskie ptasie mleczko i takie małe książeczki przygotowane dla klientów odnośnie tego właśnie mieszkania.